Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Piątek wieczór, czas porozmawiać trochę o newsach ze świata kolarskiego. Nie wiem jak wy, ale ja czasem lubię zapomnieć nacisnąć record na nagrywaniu audio. I to właśnie się przed chwilą stało, dlatego jeszcze raz wszystkie newsy od początku. Zacznijmy sobie od Costa Blanca Bike Race. Właśnie na wybrzeżu Costa Blanca trwa rywalizacja w wyścigu etapowym MTB oczywiście, no i tam wśród wielu teamów mamy dwa mocne składy. JBG2 wystawiło swój szeroki skład, a także Volkswagen Samochody Dostawcze ma swoją ekipę, w której oczywiście główne role odgrywa Filip Helta i Marek Konwa. Natomiast jak się okazało, w teamie JBG2 pierwsze skrzypce grają młodzi zawodnicy, bo wczoraj na pierwszym etapie na szóstym miejscu dojechał Krzysztof Łukasik i Jakub Zamroźniak. No to jest bardzo dobry wynik z ich strony. Filip i Marek byli wczoraj trochę dalej, natomiast dzisiaj była 17-kilometrowa czasówka, no i tym razem już panowie z elity, z Marek Konwa i Filip Helta okazali się lepsi, przyjechali dzisiaj na siódmym miejscu, panowie z UBG byli troszeczkę dalej. W tym wyścigu mamy także wśród Mastersów jeden mocny polski team, reprezentantów Bike Store Bielsko pod wodzą Tomka Pierwochy. No i wczoraj ten pierwszy etap udało się wśród Mastersów wygrać. Dzisiaj byli panowie troszeczkę dalej, no ale dalej szansa na generalkę jest bardzo, bardzo duża. A jeśli mowa o generalce, no to oczywiście mam nadzieję, że zarówno ta najmocniejsza ekipa JBG2, jak i Marek i Filip powalczą właśnie o to, żeby być jak najwyżej w tej klasyfikacji generalnej, no bo zdecydowanie mają na to duże szanse, bo oba teamy są w dobrej dyspozycji, na pewno mogą jeszcze na dystansie dużo, dużo powalczyć, a o tym, jak im się udało, to powiem Wam w kolejnym odcinku programu cyklicznego we wtorek po weekendzie. Druga wiadomość przychodzi prosto z Pruszkowa, natomiast jest to dość niespodziewana wiadomość, która no, uderzyła mocno w całe społeczeństwo kolarskie w minionym tygodniu, no bo okazuje się, że komornik w Pruszkowie wyznaczył licytację komorniczą z toru w Pruszkowie, toru kolarskiego. Jest on wyceniony na bodajże 65 milionów złotych. Licytacja ma się odbyć 24 marca. No i ciekawe, jak to się wszystko potoczy. Opinie o tej sprawie są bardzo skrajne, począwszy od mojej, która jest taka, że to może w sumie przynieść wiele dobrego wbrew pozorom dla kolarstwa w przeciągu tam wielu, wielu następnych lat, no bo to może być takie swoiste nowe rozdanie. Natomiast są też no, różne inne głosy, również takie, że są to jakieś tam decyzje podszyte wątkami politycznymi i że ministerstwo próbuje tutaj wywierać jakąś presję znowu na zarządzie PZKOL-u, który to miał niby przedstawić świetny plan naprawy, no naprawy polskiego kolarstwa. Możliwe, może tak jest, zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, jeśli mówiło się w społeczności kolarskiej dużo o tym, że tam powinno coś się dziać takiego dużego, co wywróci ten cały związek do góry nogami, no i myślę, że to, że będzie zabrany im taki obiekt, to miałoby to sens, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie spore tąpnięcie i przewietrzenie tych struktur tak naprawdę na dobre. No ale to ciężko jest komentować i wydaje mi się, że w sumie chyba nie mam takiej aż wiedzy wewnętrznej, żeby powiedzieć, co tam by musiało się stać, żeby było dobrze. No na razie przychodzi nam żyć z tym, czym co mamy za stanem sytuację i radzić sobie z takim związkiem, jaki jest. Przejdźmy dalej, bo kolejne wiadomości są znów kolarskie, a nie ma co sobie zaprzątać głowy jakimiś tam sytuacjami z PZKOL-em. Jarosław Kulchamy, no na pewno znacie tego zawodnika, na pewno wielu z Was mu bardzo kibicuje, ja też mu zawsze kibicowałem. No Jaro od pewnego czasu już nie jest w tak dobrej formie, jak tego wszyscy byśmy chcieli i ostatnio ogłosił, że ten sezon będzie jego ostatnim sezonem. Ale nie martwcie się, nie jest to taka totalnie zła wiadomość, bo zanim to się stanie, to Jaro jeszcze razem z Howardem Grudsem wystartują w Absa Cape Epic. I tak sobie myślę, że jeśli pozostali zawodnicy, ci tacy topowi z Pucharu Świata, potraktują występ w Cape Epic bardziej jako jakaś taka akcja marketingowa, a tak naprawdę będą się przygotowywali tylko i wyłącznie do Igrzysk Olimpijskich, no to Jaro może tutaj upatrywać swoich szans, jeśli nie nastawia się na przykład na to, by
zgarnąć coś na igrzyskach. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. No myślę, że on ma spore szanse, żeby na Cape Epic coś ugrać, bo ma tutaj też duże doświadczenie. No, tak utytułowany zawodnik, myślę, że powinien jakiś mieć fajny ostatni akcent swojej kariery i życzę mu z całego serca, żeby właśnie to Cape Epic mu poszło bardzo dobrze. No i to by było na tyle. Kolejny program cykliczny będzie oczywiście przyszły wtorek o 19:00. W międzyczasie mam dla Was jeszcze jedno wideo, które opublikuję w niedzielę wieczór, ale tym razem nie będzie to TikTok. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, no bo to już jest 11 odcinek tej nowej serii programu cyklicznego i muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będzie miał on tak dobre przyjęcie. Co mnie bardzo cieszy, bo dużo jest pozytywnych reakcji, dużo jest oczywiście tych łapek w górę, które tak Was ciągle proszę i robię to właśnie teraz też, dawajcie łapki w górę, bo to jest całkiem potrzebne. I jest wiele fajnych komentarzy, wiele ciekawych pytań się pojawia w komentarzach, wywiązują się jakieś dyskusje, co mnie bardzo cieszy i o to mi właśnie głównie chodziło, żeby pobudzić Was do jakiegoś dialogu ze mną. No i jeśli macie jakieś pytania, to śmiało walcie w komentarzach lub piszcie na maila, którego Wam tutaj podrzucam i może Wasze pytanie będzie tematem któregoś z odcinków, które będę nagrywał. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za wszystkie odtworzenia filmu, za całą uwagę, którą poświęcacie filmom, które dla Was nagrywam. No i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.